Cześć kochani, żurzel, piątek, żurzel. Jedziemy na żurzel do Grudziądza dzisiaj. Ostatnie 3 lata w Grudziądzu były dla nas do przodu. Mam nadzieję, że dzisiaj też tak będzie. Już od Gorzowa dyskusja trwa, kto, gdzie, jak może te 3 ostatnie kolejki pojechać, wygrać, przegrać, zremisować, na którym miejscu, kto ewentualnie do spadku, kto ewentualnie do playoffów. No, opcji było dużo, różne, różniste i każde mają sens, a sport pisze swój własny scenariusz, więc no, zobaczymy jak to będzie i jak to się ułoży. Właśnie oglądamy, jedzie Lublin z Zieloną Górą, przed meczem trochę popadało, no i mecz na styku. A my jedziemy do Grudziądza po 2 punkty, bo jak wiemy w pierwszym meczu były niefortunne i niecodzienne zdarzenia, bonusa nie ma. Myślę, że tak 47-48 punktów jesteśmy w stanie zdobyć na luzaku. My też jedziemy chyba tak naprawdę o no, fajne ściganie i o fajny mecz, a gdzieś tam Grudziądz no niestety albo stety musi walczyć, bo potrzebuje tych punktów, jeśli chodzi o utrzymanie się w Ekstralidze. Jak myślicie? Jak będzie? 48. 48. Hania? Ja. 48, 47. Natalia? 51,39 dla nas. Wow! Olcia? 50,47, poszło. No. A chłopaki z tyłu jak mówią? 47,43 dla Gorzowa. Plus 2 na Jak mówisz? 447. 4,37. A, okej, dobra. A Krystian, jak mówi? Grudziądz jedzie o życie, my jedziemy tak naprawdę na spokojnie. Pokażmy klasę, 47-43 dla Gorzowa. Czyli zgodnie, Gorzów wygra. No jedziemy, zobaczymy. Po drodze mijaliśmy autokar, jadą też kibice prywatnymi autami, więc myślę, że trochę nas się tam zbierze i będzie fajny doping i fajna atmosfera. Także do zobaczenia na stadionie.
przypadku Oskaru, Pfeiffer i Panu. Bardzo fajnie, że jedzie młodzież na próbie toru, ma okazję sprawdzić. Jesteśmy już na stadionie, jest gdzieś jakieś pół godziny do meczu. Jeśli chodzi o gorzowskich kibiców, sektor się bardzo ładnie zapełnił. Jeśli chodzi o stronę z Grudziądza, są jeszcze prześwity, ale myślę, że to jest piątek, ludzie pracują i myślę, że na ostatnią chwilę dotrą na stadion i będą dopingować swoją drużynę, ale oczywiście swoją. Fajnie zapełni się gorzowski sektor, także no cóż, jedziemy. Jedziemy po wygraną i do zobaczenia później.
24. Pierwsza seria startów wyjątkowo pod kontrolą Gorzowian. Bardzo ładnie bieg młodzieżowy. Dwa i Oskar. No po prostu zrobili bardzo dużą robotę. Jeśli chodzi o resztę kierowców również, w serii startów już teraz one właśnie udają się w waszym kierunku, także w waszym kierunku wyrzucać chwileczki, a za chwileczkę nagrody. I szybciutko. IKM pojechał specjalny taktyczny freak, ten bieg wygrał, w tym biegu było 5-1 dla IKM, a później tym było 4-2, jak jechał ten takim walczącym bardzo dobrą robotę, jeśli chodzi o IKM, robi Małkiewicz, nawet tutaj jak jechał z Polska, z Martinem Waculikiem. Martin go pochwalił, że bardzo mądrze jedzie, bardzo, bardzo fajnie walczy. No w tym biegu akurat Martin go pokonał, ale przez chyba bodajże dwa okrążenia naprawdę to było Martin musiał się napocić, żeby tego młodego walczaka pokonać. Na razie Gorzów prowadzi się 6 punktami, no zobaczymy. Widać. Jest walka nad torem i tak, żeby ten tor pasował Grudziądzowi. Mam nadzieję, że ktoś z Gorzowa obserwuje, bo widzę, że tutaj i leją wodę tak sobie nieporównomiernie, tylko tak, żeby tam wiadomo, jak pasuje. Widzę tutaj osoby funkcyjne z Grudziądza podpowiadają, jak równać i jak po polewach przejechać. No wiadomo, są u siebie, więc kombinują. Widzę Greg Henkel, obserwuje, jak jest równany tor i jak jest, będzie lanie wody. Także o, widzę tutaj następny mechanik Oskara Pipera, także to też obserwuje. I słusznie, bo trzeba obserwować, bo jeżeli jest mecz, że tak powiem, na plusie, to ten plus dowieźmy, bo te dwa punkty nam się przydadzą. Wiadomo, że Grudziądzowi bardziej, ale myślę, że dwa punkty na mnie nie zawadzą, a wygrana mecz to także i zbudowanie zawodnika, jak to mówi nasz trener, bo chyba w swoim pierwszym biegu pojechał dobrze. No mam nadzieję, że Oskar Paluch dostanie szansę, bo w swoich dwóch pierwszych biegach wygrał. Także jedzie, no i niech jedzie i niech się rozjeżdża, bo będzie nam potrzebny na play-offy, tak jak to trener wcześniej powtarza, ale ja myślę, że Oskarowi należy się ten kolejny bieg. No zobaczymy, czy dzisiaj go uzyska, czy tylko odjedzie swoje trzy biegi. No cóż, oczekujemy następnej serii startów i obserwujemy, co się będzie działo i na to, że tutaj na trybunach, bo sektor z Gorzowa jest fajnie zapełniony i doping trwa, także do zobaczenia później. Ostatni moment.
jedziemy! Się żużluje, to jest po prostu to
jest właśnie sport. Po pierwszej serii startów prowadzimy 10 punktami, a przed biegami nominowanymi dwoma przegrywami. 40-38 prowadzi GKM. Pierwsza seria startów dla nas, druga w połowie dla GKM-u, w trzeciej także. No i proszę. I przed biegami nominowanymi wychodzi na to, że mamy dwa punkty straty. No niestety, ale jak Anders Thompson i Oscar Pfeiffer przyjeżdżają na 5-1, jak... Nie mamy nic przeciwko, moi drodzy! Jak to, jak... Jak Martin Batulik przyjeżdża ostatni, no to niestety, no... Zera i... u Batulika i 0-2 u Pfeiffera, no niestety gdzieś tam... przeciętny Szymon Woźniak, więc po prostu, tak jak tu mówią z tyłu, brak słów. No GKM walczy, szarpie, żre ten tor, no i im bardzo zależy, bo muszą wygrać, żeby, że tak powiem, pozwolić sobie na utrzymanie. Ale żeby roztrwonić 10 punktów, idą play-offy, a my jesteśmy jak dzieci we mgle. No naprawdę, odbiera po prostu siły na kibicowanie, ale nie poddajemy się, tylko jedziemy dalej i walczymy, no bo cóż mamy zrobić? Taki jest sport. To jest właśnie piękno sportu, że nie ma pewnego wyniku, nie ma pewnej drużyny. Walczy GKM i przed biegami nominowanymi wygrywa dwoma punktami. Oczekujemy ostatnich dwóch biegów. Mam nadzieję, że Gorzów odrobi tą stratę i że ten mecz wygramy. Także Stal Gorzów. Mamy nadzieję, że zabicie poznamy decyzję co do powtórki. Kurwa! Jaka kurwa jego twoja masz! Wykluczone za dotknięcie kaszli startowej zawodnik w kasku żółtym Oskar Paluch. Kurwa, czy on to specjalnie z tym wyborami? No i od pora do roku będę walczymy w tym ostatnim wyścigu dzisiejszego wieczoru. Otwiera się zatem moi...
No i mamy po meczu 44-46 dla Grudziądza. No, dwa punkty zostają w Grudziądzu. No, niestety, tak się stało. Taki jest sport. Mieliśmy hura optymizm po pierwszej serii startów, no ale niestety finał jest taki, że dwa punkty zostają w Grudziądzu, my dwoma punktami przegrywamy. No i straszny niesmak. Taki jest sport. Brakło punktów Marwina Waculika, brakło punktów trochę Szymona Woźniaka. Piękny mecz, mecz życia Oskar Paluch. Super Thompson, super Viper, no Miśkowiak, no niestety nadal i wciąż brakuje go, jeśli chodzi o jego punkty. No trudno, tak? No, co tu dużo mówić? No, skutek w sercu, no bo nie tak miało być, ale ja gratuluję punktów dla Grudziądza, bo walczyli, gryźli, szarpali, nie poddawali się do ostatniego, że tak powiem, biegu i wywalczyli. Prowadziliśmy 10 punktami, przegraliśmy 2. Można. Piękno sportu. My lecimy do domu i zapraszam Was na następny mecz, który będzie w Chorzowie. Jest to mecz z Wrocławiem, a nam zostaje później jeszcze wyjazd do Leszna przed playoffami. No i zobaczymy, na którym miejscu będziemy. Jeśli chodzi o Grudziądz, no i Tarasienko w drugiej serii startów, i Max Frick, i Jebsen Jensen, no wszyscy gdzieś tam walczyli, no i doprowadzili GKM do wygrania, także gratulacje dla Grudziądza, ale uciekamy do domu, no trudno.